Ty głośno, cześć! Głośniej, nie słyszę was z kowa. Okej, teraz jest wspaniale. Witamy was serdecznie na 9. turnieju piłki nożnej od przedszkola do Ligi Światowej. Jako pierwsze na murawę boiska wchodzą zawodnicy z przedszkola numer 1. Antoni Baliński, Patryk Bajer, Szymon Mazur, Kacper Dolat, Tomasz Jaworski, Antoni Jazdon, Hubert Zarbajko, Jan Grys, Miłosz Nowak i Paweł Brenienek. Witamy zawodników z przedszkola numer 1. Każdy, kto miał talent, chciał dotrzymać słowa. Każdy chłopak chciał kopać, jak pustkowia, pustkowia. Zamieniały się w błyska. Nawet ty, ty, przedszkole numer 3, wesoła trójeczka. Każdy dzieciak chciał w tym. Skład zawodników jest następujący: Karina Węsławik, Jagoda Szczot, Hubert Wilczak, Brian Dziewiacin, Jakub Tupiec, Franciszek Myszka, Olaf Szaranek, Karol Lipowy, Stanisław Wolny i Antoni Pankiewicz. Witamy wesołą trójeczkę. I przedszkole numer 5. Kolman Szymon, Milkowski Ksawery, Chorążak Marcel, Łuczko Jakub, Giertuga Kacper, Artur Małecki, Ksawier Franas, Maszyński Ksawery, Żyła Maciej oraz Jędrzejczak Jakub. Witamy zawodników z przedszkola numer 5. Małgorzata Bryjak, dyrektor przedszkola numer 1 we Wschowie. Chciałam dzisiaj zaprezentować występujące na turnieju piłki nożnej od przedszkola do Ligi Światowej przedszkola publiczne, które biorą udział w tej imprezie. Spotykamy się po raz 9. i nie rezygnujemy z racji tego, że jest to impreza bardzo rozwijająca sprawność fizyczną małych przedszkolaków. 9 lat temu przyszła nam taka myśl, że warto szukać talentów wśród młodych przedszkolaków i to wspomaga nas w tym, żeby kierować ich na dalsze zajęcia rozwijające ich sprawność fizyczną. Pomagamy przez to rodzicom, wspieramy ich w tym, wskazujemy miejsca, w których mogą się dalej rozwijać. Dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach. Zaszczepiliśmy tą ich sprawność na tyle, że w każdym ze swoich przedszkoli zostały zakupione bramki do piłki nożnej i dzieci na co dzień trenują, bawiąc się codziennie przy dobrej, nadarzającej się pogodzie. Uważamy, że jest to naprawdę ważne w rozwoju małych dzieci i nie rezygnujemy i dalej ich wspieramy w tym, żeby dalej się rozwijali. Wspomaga nas w tym Urząd Miasta i Gminy, zakupując, fundując nam nagrody, które również bardzo cieszą naszych wychowanków, bo to jakby uznajemy, że wszyscy są wygrani i nagroda dopinguje do tego, żeby dalej chciały się bawić na tych imprezach. Cieszymy się, że możemy liczyć na jeszcze inne instytucje. Wspiera nas w tym Centrum Kultury i Rekreacji swoimi działaniami. No i zawsze gości nas tutaj na tej imprezie dyrektor szkoły podstawowej numer 1, wspomagając nas również w tym organizacji tego przedsięwzięcia. Jest to też bardzo cenne, dlatego że z przedszkola numer 1 i przedszkola numer 3 w większości dzieci trafiają do szkoły numer 1 i dalej mogą kontynuować swoją edukację sportową i dalej się rozwijać.